Siema, tu Pyza w kolejnym filmie, tym razem znów z lasu i dla wszystkich miłośników leśnych przygód nakręcę jakiś materiał po ostatniej nocnej zmianie. Na tą chwilę jest godzina 8:01, sobota 9 września 2023. I w ten sobotni wrześniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się trafić, zobaczycie sami na moim filmie. Więc dzisiejszy tytuł filmu będzie pod nazwą Spacer po lesie, może coś się przyniesie. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Powiem tak, że taki wyskok po 10 nocnej zmianie. Przez 2 tygodnie miałem nocki. No z tym, że weekend w tamtym tygodniu był wolny, ale tak to się mówi, 2 tygodnie rzędu trzecie zmiany. Więc nakręcę dla Was jakiś materiał, bo sam jestem ciekaw, czy coś będzie. Tym razem jestem sam. Późno, bo późno, ale nie prześpię wolnego dnia, czyli dzisiejszej soboty. No i pójdę w swoje stare miejsca, szybko wskoczę i zobaczymy, co uda się trafić. Więc zostańcie ze mną. Zobaczycie, co i jak będzie. A ja nakręcę dla Was jakiś materiał i mniej więcej będziecie wiedzieli, czy są już grzyby w świętokrzyskich lasach, czy nie. Więc tak mówię, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Zapraszam jeszcze raz wszystkich miłośników moich filmów na film. Muszę to, drodzy widzowie, powiedzieć dla pewnej pani, która może nie jest moim starym, stałym widzem. Powiedziała, że trzęsie. Że trzęsie, nic nie widać. Zobaczcie sami na komentarzu. Więc droga pani, nie wiem, jak to ująć, tak aby pani się nie obraziła, nie chcę być zbyt chamski. Jest tyle kanałów grzybiarskich, że na pewno coś pani znajdzie dla siebie. Jeśli pani nie odpowiada, nie podobają mi się moje filmy, proszę nie oglądać. Ja mam swoją widownię, swoich widzów wiernych, za co im serdecznie dziękuję. Jest taka sytuacja, proszę panią, że ja czapeczkę, kamerę noszę na czapeczce. Niech pani zobaczy, jak. Droga pani, tak to wygląda i każdy ruch głową powoduje latanie obrazu i tak to mniej więcej wygląda. Czyli w tej pozycji filmuję, obydwie ręce mam wolne, wtedy mogę robić nimi inne rzeczy, zbierać, ścinać. I tak filmy kręcę i po prostu stary już po prostu, proszę panią, jestem. Już nie mam tyle sił, głowa mi się chwieje prawo w lewo ze starości. A filmy kręcę tak, jak kręciłem do tej pory i tak będę kręcił, bo to jest po prostu film kręcony, jak się szuka grzybów, oczami Pyzy. Oczami Pyzy, w którą stronę patrzę, tam kamera idzie i czasami trzepie, więc przydałaby się lepsza, proszę panią, stabilizacja szyi, ale no cóż, musimy poruszać głową i dlatego tak jest. Więc niech pani się na mnie nie gniewa za te słowa, ale musiałem to przytoczyć, bo po prostu widzi pani, w jakiej pozycji trzymam kamerę i dlatego trzepie. Jeszcze raz, niech pani się nie obraża za te moje słowa, musiałem to przytoczyć, bo starzy moi wierni widzowie wiedzą, o co mniej więcej chodzi. Więc dobrze, rozgadałem się, drodzy państwo, jestem sam, postaram się coś trafić. No i widzicie, stanęłem i jest pierwszy borowik. Pierwszy borowik. Zobaczcie, jaki ładny. Więc oczywiście go przytulę.
i mamy pierwszego prawuska. I prawdopodobnie będzie robaczywy. Więc widzicie, wkładam czapkę, zdejmuję czapkę, patrzę prawo w lewo i filmy są kręcone po prostu oczami pyzy. I tak filmy kręcę, tak będę kręcił, bo tak lubię. Więc obierzemy go od razu tak, aby nie nosić robaczywych grzybów. Zobaczcie, sito, sito. I góra prawdopodobnie będzie tylko dobra do wykrojenia. Grzyb jest do wykrojenia. Więc widzicie sami, po co mam robaczywe grzyby nosić, jak można powykrajać i kawałkami posuszyć. Więc drodzy Państwo, jest taki temat, że ja wiadra nie brałem, bo nie byłem pewny. Nie chciałem autobusem, przyjechałem, nie chciałem, jak grzybów nie będzie, wracać z pustym koszykiem, więc takie zabezpieczenie, taka torba składana na dzisiejsze grzybobranie. Nie powinno grzybów się w reklamówkach, w takich torbach grzybów, drodzy Państwo, wozić, nosić po lesie, bo grzyb nie oddycha, nie ma przewiewu powietrza i szybko się psuje. No i to po prostu tak jakoś nieestetycznie, nieelegancko. Więc wybaczcie, że co innego mówię, a co innego robię, ale tak powiedziałem, nie chciałem z pustym koszykiem wracać, więc dlatego składana torba. Co będzie, to będzie. I mamy jednego borowika pięknego, bo przyznać musicie rację, że był piękny, z tym, że tylko tyle z niego zostało. No ale pochodzę po swoich starych miejscach, no i nakręcę dla Was. I od razu będę czyścił, obierał, tak aby robactwa do domu nie nosić. Więc zostańcie jeszcze ze mną, a pierwszy grzybek zaliczony. Zobaczymy, może jakieś trafią się kozaczki czerwone już. Zobaczymy, zobaczymy, pójdę w swoje stare miejsca i zobaczymy tam co i jak. Na tą chwilę tylko jeden ten borowik i nic poza tym. Więc przejdziemy wprost przed siebie i pójdziemy w fajne miejsce, tam blisko drogi, gdzie słychać samochody. I tam może coś się trafi. Sam jestem ciekaw, co i jak. O, jest borowik. Jest borowik, widzicie? Na żywo. Doszczegłem go. Taki pertek. Oczywiście go biorę. Nie inaczej. Zdrowy jest. Na pół, tak aby Wam pokazać. Tu z jedną dziurkę ma, ale fajny, fajny, zdrowy. W domu go dokładnie sprawdzę. Pod lepszym oświetleniem wezmę okulary. I tak do suszenia. I widzicie, dwa pertki są. Więc ok, za czym, czy nie rośnie tu gdzieś z boku, ale przy drodze, widzicie, przy drodze, niedaleko drogi, ale tylko jeden, pojedyncze sztuki będziemy zbierać, no zobaczymy zresztą. Dobrze, idziemy dalej. Ok, tu mamy kozaka. Kozak. Jest go. Przytulę. No ale jak widzicie sami, pojedyncze sztuki. Nie inaczej. No i kilka grzybków będzie.
ilość jest nieważna, ważny jest wypoczynek po tych 10 nockach, naprawdę. Tego mi było trzeba, bo wiecie, w dzień spać nie można, w nocy trzeba pracować, a wiecie, że w nocy robota jest dla chu i kota. Dokładnie. Nocna robota jest dla chu i kota. Pamiętajcie o tym. Tu jest ciekawe miejsce. Muszę tam, gdzie jakiś potok, jakaś sadzawka, coś w tym stylu, muszę chodzić tak w tych miejscach bardziej mokrych, jak to się mówi, bo tam, gdzie jest, jak jest po deszczu, czy jest wysyp grzybów, więcej grzybów zbiera się z brzegu na odkrytych, w odkrytych miejscach. No a teraz, że sucho jest w lesie, to w takich bardziej zacienionych, podmokrych miejscach szukam. No i natrafiłem tutaj prawdopodobnie, drodzy Państwo, dwa kozaki. Zobaczymy tylko, czy nie ogryzki jakieś. Zobaczymy tylko, czy nie ogryzki. Zdawało mi się, że dwa były, nie, a to jest chyba jeden. Zobaczcie. Nie myślałem, że dwa, bo zagadałem się, rozmawiałem przez telefon. Jest, drodzy Państwo, jeden kozaczek. No ale no, cóż z niego? Cóż z niego? Więc wyrzucimy. I tak mówię, bardziej w takich zakrytych miejscach doszedł, chodził, aby coś trafić. Więc pomalutku, powolutku chodzi pyza po leśnym ogródku. Dobrze, i z daleka widzę dwa czerwone kozaki tam przed sobą. Dwa czerwone kozaki widzę stąd, ładne. To mi się już podoba. I tak mówię, w zacienionych miejscach. Trzy nawet. Cztery. Pięć. Więc, drodzy Państwo, o, nawet żabka, pocałuj żabkę w łapkę. No, kochana, gdzie masz księcia? Dobrze, zobaczcie. Jaki piękny, czerwony kozak. Jeden. Drugi. Oczywiście się nagrywa. Dwa. Trzy. Cztery. Tu przewrócone dwa przez zwierzęta prawdopodobnie. To mamy cztery. Pięć, sześć. Siedem. Mamy siedmiu. Dwa, cztery, siedem. Widzę ósmego i dziewiątego. No i zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Dziewięciu czerwonych kozaków. Więc rozejrzę się jeszcze trochę tutaj, pomalutku. No ale na tą chwilę nie widzę, więc zrobię im zdjęcie. Idziemy dalej. A tu się schowałeś, byczku. Czyli jak to się mówi, do pary 10 czerwonych kozaków. 2, 4, 6, 8, 10. Widzę 11 i 12.
11 oraz 12. Piękne. Oczywiście wszystko zdrowe, piękne, ładne, więc do torby i śmigamy dalej. Więc wszystkie 12 były w tym miejscu. A tu jest prawdopodobnie borowik. Prawdopodobnie obok rośnie borowik. Dokładnie. Prawusek. Nie inaczej. Więc go przytulę. Więc go przytulę. No, już mi się zaczyna to podobać. Już mi zaczyna się to podobać, więc przepraszam, że go znów obiorę. Nie tak pod niektórym filmem był komentarz jednej pani. Ale proszę panią, to jest mój film i ja tak zbieram. Tak chcę pokazywać, więc obiorę go na miejscu. Jest czysty. Więc tak mówię, droga pani, mój film, mój kanał. I tak po prostu zbieram, i tak będę zbierał. Już się robi ciekawie. Czyli spacer po lesie może coś się przyniesie. Na razie jest fajnie. Więc tu kozaki, tu borowik, a tutaj co mamy? Ojej. Jest ładny grzybek. Ładny. Piękny. Kozak. Ojej. Jaki ładny, świecący. Więc też go przytulę. I jest kolejny mały. To widzicie tutaj, tam było 12. I tu jeszcze dwa były. Trochę dalej. Więc pięknie już jest. A tutaj co mamy? Co tu mamy? Prawusek. Jeden. Prawusek drugi. O! Oj. 3. Ale będzie trzeba sprawdzić. 4 czapka. 5. Oraz 6. I też prawdopodobnie tylko czapkę zabiorę, ale w jednym miejscu 6 sztuk. 6 sztuk w jednym miejscu. Więc znów przepraszam panią, ale muszę je sprawdzić. Ten jest dobry.
Ten jest zły. Ten jest zły. Ten był głęboko w ziemi, w mchu, mokro jest, to może być dobry, więc go tak potraktujemy. Wykroi się dobrze, dobry. To jest złe. No i ten kapeć będzie prawdopodobnie. Sito. Więc widzicie. Ale coś się wybrało, czyli dwie sztuki z tych wszystkich prawusków, które rosły w jednym miejscu. Drodzy Państwo, widzicie, obieram, pokazuję tak, taka jaka jest prawda. I mam tylko osobniki piękne. Tu co mamy? Co to jest? Nie. Myślałem, że borowik. Mamy tylko piękne, zdrowe sztuki. Tak, aby dziadostwa nie nosić. Nie sztuką jest nazbierać robaczywych grzybów. Ja od razu pokazuję Wam. Obieram, czyszczę. Bo po co dwa razy robotę sobie robić. Tu jest kozak, ale kapeć. Szukamy borowików. Ale po nocy zobaczcie, w sobotę dzionek. Fajnie jest, fajnie. Więc pochodzę jeszcze trochę i nakręcę dla Was jeszcze film, tak abyście zobaczyli co i jak. No, to mi się podoba. To mi się podoba. Zobaczcie, jaki piękny. Jaki piękny. A tu jest drugi, czy nie? Drugi, czy nie? Górecki, kupecki. A pod spodem prawdziweczki. Dwa. Dwa piękne borowiki rosnące w mchu. Dosłownie rosnące w mchu. Czyli spacer po lesie może coś się przyniesie. I drugi. Dwa. Prawuski. A godzina 9:01. Sobota, 9 września 2023. Okej. Okej. I to mi się podoba. Nic dodać. Nic ująć. Więc pójdę dalej. Oj, 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 oj. Jakie piękne borowiki. Śliczne. Ach. Piękne prawuski. Zobaczcie, jak pięknie ubarwione. I widzę trzeciego. Trzeci jest tu. Trzeci jest tu. Ach. Trzeci. To mi się zaczyna podobać. A Wam, drodzy widzowie, chyba także. Chyba także. A godzina 9:06. A ja prosto po pracy, po nocy do lasu.
niestety robaczywy. A drugi dobry. No i tego jeszcze sprawdzę. Zdrowy. No i widzicie, wszystko do odkrajania. A tutaj jakiś powalony osobnik. A jaki prawusek. A. Ok, piękny prawy grzybek. No i widzicie, tak bym robił jak większość, co kręci filmy, a nie sprawdza. Już bym miał cały praktycznie koszyk, ale nie o to chodzi. Ja lubię sobie obrać, zobaczcie. Widzicie, sito. I sito. Więc widzicie, darmo bym go tylko nosił, a nie o to chodzi, drodzy Państwo, żeby dziadostwa nazbierać i robaczywych przynieść. Interesuje mnie tylko zdrowe osobniki, które jeszcze pod lampą sprawdzę, dokładnie obczyszczę i coś z nich będzie. Więc idziemy dalej. Jest bajecznie, nie inaczej, bajecznie, czyli pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem, bajecznie pyza, nie inaczej. A tu się schowały dwa borowiki, tu się schowały trzy borowiki. Jeden. Drugi. Oraz trzeci leśny przyjaciel z pyzowego lasu. Dobrze, a tu co mamy? Co tutaj jest? Coś się szkli mi. Coś mi się szkli. No i dobrze, widziałem dokładnie. Coś mi się z daleka szkliło. I się wyszkliło. I się wyszkliło. Bo się szkliło. Kolejny prawusek. Wszystkie obieram, drodzy Państwo. Wszystkie sprawdzam, obieram. Bo trzeba, tak aby nie nosić niepotrzebnie ciężarów. I tak mówię, wszystkie sprawdzam. Ten akurat jest zdrowy. Zobaczcie. Więc do koszyczka i szukamy dalej. Widzę kolejnego. Jest tam. Dwa. Jeden oraz drugi. I trzeci, widzę trzeciego też. Widzę i trzeciego. Są trzy. Obczyścimy, idziemy dalej. Co mamy? Co tutaj mamy? Pięknego borowika. Pięknego borowika. Aż szkoda ciąć, zobaczcie. No ale znacie mnie. Muszę
dla Was, przy Was go sprawdzić. O, będzie fajny. Będzie fajny. Dalej jest zdrowy. Czyli interesują mnie zdrowe osobniki. Więc spacer po lesie, jednak coś się przyniesie, dokładnie, jednak coś się przyniesie. Jeszcze tu jeden. Jeszcze. Tu był jeden. Cztery zdrowe sztuki. Tu jak ładnie. Zobaczymy, czy tutaj nic nie rośnie. No, nic nie widzę. Więc pójdziemy tędy. No i spróbujemy znajdź jeszcze prawuski, czyli głębiej w las, bo z brzegu to tylko kozaki czerwone były, krawce. A czym głębiej w las, tym były borowiki. Więc spróbuję jeszcze znaleźć jakieś borowiki. I tak to mniej więcej wygląda. Koszyk się napełnia. Dużo grzybów robaczywych, nawet czerwone kozaki były robaczywe. Ładnie wyglądały, ale co z tego? Każdego grzyba sprawdzam. No i tyle mam. Na tą chwilę to i tak nieźle. I tak nieźle. Teraz spróbuję trafić jeszcze borowiki, a czy będą, zobaczycie. Więc cofam się już, wracam się w stronę domu, jadę odespać nocki, widzę borowika, chyba widzę borowika. Dokładnie, zobaczcie, jaki piękny borowik, w jakim miejscu rośnie, czyli piękny prawusek. Mam nadzieję, że będzie zdrowy, bo on z mchu zdrowy jest. Zdrowy. Szkoda, że tylko
jeden. Tylko jeden, ale jest. Więc tak mówię, zostańcie jeszcze ze mną, bo już będziemy pomału kończyć ten dzisiejszy wypad. I tak mówię, odeśpię nocki, a po niedzieli w końcu się wyśpię. Jutro niedziela się wyśpię, poniedziałek się wyśpię, bo drugie zmiany wreszcie po tych nockach. Więc drodzy Państwo, tak to leci, jak widzicie. Idziemy z powrotem, zbierając, szukając grzybków. I co tu mamy? Szkodzaki. Pięknie jest. Oj, taki odpoczynek to ja lubię. Pięknie. I na dodatek jestem sam. I sporo grzybów, których zebrałem. Sam w lesie. Tak lubię. No i grzyby rosnące wokół mnie. Dobrze, przejdziemy jeszcze tutaj zygzakiem i będę się wracał do domu. Kozak. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że film się spodoba. Grzybów było sporo i to pięknych grzybów. Nie patrzcie na to, że rozkrajałem czy robaczywę, czy w środku poszatkowane, ale dokładnie zobaczcie raz jeszcze, że wszystkie grzyby praktycznie, które znajdowałem, były piękne, śliczne grzyby, no ale większość robaczywych. Dobrze, więc drodzy Państwo, kończę ten dzisiejszy wypad. Jest to, co jest. Jadę do domu. Na tą chwilę jest godzina 10:14. Czas zakończyć ten dzisiejszy wypad. Więc leciało tak, pokazane na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Więc tytuł filmu z spacer po lesie, może coś się przyniesie, zmienia się na końcowy spacer po lesie, na pewno coś się przyniesie. Więc jeszcze raz, zostańcie ze mną, subskrybujcie, komentujcie i do następnego. Więc dziękuję jeszcze raz wszystkim za subskrypcję kanału, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę na Kielce. Cześć! Zdrowy.